Ciekawe urządzenie, co? Rzadko się kiedy spotyka w warsztatach. A tak na poważnie, Paulina zgłosiła jakieś stuki w tylnym zawieszeniu. Ponoć tam ktoś oglądał i nie znalazł przyczyny. Z tyłu jest wylowachacz, czyli dosyć złożone zawieszenie, które najlepiej testować na szarpakach. Ale mam nadzieję, że poprzez to ramię uda mi się wyłapać luz. Zaraz zobaczymy. Na tej krawędzi czuć wszystko. Ja czuję w ręku, że coś puka. To mi pachnie łożyskiem w kole. Zobaczymy jeszcze tak na boki. Nie, na boki opona sobie chodzi. Ale zawieszenie nie drgnie. Nie, ale góra-dół coś jest ewidentnie. To może być łożysko, ale niekoniecznie. Poproszę Pawła, żeby mi pomógł w weryfikacji. Paweł! I co tam? Coś słychać, nie? Coś puka. Coś puka, tak. Tylko wydaje mi się, że to jest łożysko. No, weź go pomęcz trochę. No nie, to nie łożysko, ale poczekaj. To koło chodzi ewidentnie. To jest na tulei na górze. Górny wahacz. Ta tuleja taka klasyczna, co w tych zawieszeniach, we wszystkich tych modelach się rozlatywały te tuleje. Czyli krótko mówiąc, górna tuleja. Mhm. Zawieszenie jest oryginalne. Przód był robiony całkiem niedawno, natomiast tył od nowości nieruszany. Przebieg ponad 200 tysięcy grubo. Więc myślę, że analogicznie będzie z prawej strony. Oczywiście sprawdzimy. Na szczęście to są elementy dostępne i tanie. Wahacz kosztuje, podejrzewam, że około 2-3 stówek, nie więcej. Zobaczymy prawą stronę. Też to samo? Tak, tak samo albo nawet i gorzej, wiesz, ale w tym samym miejscu generalnie. No cóż, na dobry początek mamy do wymiany dwie górne tuleje w wahaczach. Sprawdzimy jeszcze całą resztę, ale sprawa nie jest skomplikowana. Za 2-3 godziny wyeliminujemy te luzy i będzie po sprawie. To była ekspresowa naprawa. Adam z Pawłem zdemontowali wahacze, polakierowali je i wprasowali w nie nowe tuleje. Rzeczywiście, poszło gładko i w miarę tanio. Kolejny raz upada mit, że SAP to drogi i trudny w naprawie wóz.